Elementem tej dyskusji jest życie, zdrowie i bezpieczeństwo kobiet, które stawiamy tutaj jako cel nadrzędny. A gościem Senat Sprawy jest dzisiaj Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji do Spraw Aborcji, członek Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Witam pani poseł, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki cel postawiły przed panią poseł władze Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o tę komisję aborcyjną, czy władze może szerzej koalicji rządzącej? Jaki cel, jeżeli chodzi o horyzont czasowy, do kiedy państwo mają zakończyć pracę, jak one mają wyglądać? Jaki jest plan po prostu, jeżeli chodzi o te cztery projekty? Zadanie oczywiście postawili wszyscy koalicjanci, bo mamy w komisji projekty wszystkich ugrupowań. To są cztery projekty, które no niektóre są podobne, niektóre się od siebie różnią. Zadaniem jest wypracowanie jednego lub dwóch projektów, które wyjdą zaakceptowane przez komisję i trafią do Sejmu do dalszych prac, do głosowania na sali plenarnej. Nie mamy horyzontu czasowego, bo w tym momencie jest trudny on do określenia z uwagi na to, że oczywiście nie ukrywamy tego, że w samej koalicji 15 października są różnice dotyczące tematu legalnej aborcji. Zdajemy sobie sprawę oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja są tymi ugrupowaniami, których przekonanie właściwie do naszych projektów jest niemożliwe, więc gra toczy się o to, żebyśmy porozumieli się w gronie koalicji 15 października co do jednego projektu dotyczącego legalnej aborcji, który trafi do Sejmu, do Senatu i potem ewentualnie na biurko prezydenta. Czyli chodzi o przekonanie trzeciej drogi, jak rozumiem, bo tak stanowisko naprawdę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy to niczym niemal się nie różni. Z mojej perspektywy to jest oczywiście, z mojej perspektywy to jest przekonanie trzeciej drogi. Perspektywa trzeciej drogi jest zupełnie odwrotna, a oni chcą z kolei przekonać nas do swojego projektu. A to chyba nie jest taka sprawa, w której tak na pstryknięcie palcem można kogoś przekonać, więc nie, wydaje to mi się, że to nie jest taka przed sprawa. Panią poseł misja niemożliwa chyba. Znalezienie porozumienia wewnątrz koalicji rządzącej w tej sprawie. Ja jeszcze dwa tygodnie temu słyszałam, że niemożliwe jest to, żeby w ogóle powstała ta komisja i żeby ten projekt przeszedł przez salę plenarną i trafił do komisji. Jeszcze w piątek rano słyszałam komentatorów w różnych stacjach telewizyjnych, którzy powątpiewali, że to jest w ogóle w tym Sejmie możliwe. To się wydarzyło, więc ja podchodzę jednak z dużą nadzieją do prac tej komisji. Znam posłanki, które będą pracowały w tej komisji i też wiem, że jest możliwa, przynajmniej w gronie koalicjantek, merytoryczna rozmowa na temat tych projektów i na to bardzo się nastawiam. Choć oczywiście wiem, że emocje po każdej stronie będą duże. To ja na merytoryczną rozmowę też się za chwilę nastawię i o szczegółach tych rozwiązań porozmawiamy. Emocji też pewnie swoją drogą nie zabraknie. Tylko jeszcze jedno pytanie dotyczące samego tempa prac. Może rządząca koalicja uzna, że lepiej poczekać na ewentualną zmianę. Znaczy nie, zmiana to będzie na pewno prezydenta, bo Andrzej Duda nie będzie już prezydentem, tylko nie wiadomo, czy będzie to ktoś, z której strony będzie to nowy prezydent. W każdym razie, czy nie ma sensu poczekanie do wyborów prezydenckich z tą sprawą, bo zdążycie się pokłócić, kto wie, czy się i koalicja z tego powodu, no jeżeli nie rozpadnie, to nie pęknie jakoś, albo mocno poobijana nie wyjdzie, a i tak prezydent zawetuje tę ustawę. Z całą pewnością nie będziemy taktycznie przeciągać prac tej komisji, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że to jest raczej praca na miesiące, a nie na tygodnie. No to może na rok, jeżeli na miesiące, pani poseł, to może warto rok poczekać. Zobaczymy, jak będą przebiegały te prace. Naszym zadaniem jest wypracowanie wspólnego projektu, który z tej komisji wyjdzie. Nie będziemy się też spieszyć, dlatego że pośpiech tu nie jest dobrym doradcą. Ja z jednej strony rozumiem oczekiwania olbrzymie strony społecznej, która naciska, żeby ten temat legalnej aborcji został jak najszybciej załatwiony. Natomiast też jestem w stałym kontakcie ze stroną społeczną i też ona rozumie, że to nie jest prosta sprawa, że te projekty po pierwsze się od siebie różnią, po drugie wymagają jeszcze prac legislacyjnych, że to nie jest coś, co jesteśmy w stanie uchwalić za chwilę, po to, żeby to przepadło w kolejnym kroku. No, naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby aborcja w Polsce była legalna, ale żeby też nikt nie podważał w toku dalszych prac tego, co zostanie wypracowane w komisji. Co ma pani na myśli, mówiąc strona społeczna? Bo strona społeczna to też jest marsz ostatnio liczny w Warszawie. Oczywiście. Za życiem, więc strona społeczna to jest co? Oczywiście. Bo chyba strona to społeczna, jest, strona społeczna jest tutaj jednego nie, zdania. Nie, strona społeczna nie jest jednego zdania. Oczywiście, że my konsultujemy nasz projekt ze stroną społeczną, która jest zainteresowana, żeby ten projekt wszedł w życie. Natomiast naturalne jest, że jest też ta druga strona i tam są przeciwnicy legalnej aborcji. I oni również będą mieli prawo do zabrania głosu w komisji. Pierwsze posiedzenie komisji będzie już we wtorek i tam ja już złożyłam wniosek do marszałka Hołowni o wysłuchanie publiczne i to wysłuchanie publiczne będzie w maju. To będzie moment, w którym
strona społeczna, czy też obie strony społeczne, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że tak będzie, będą mogły zabrać głos i będą mogły przedstawić swoje stanowisko. Ale też to będzie moment i też każde posiedzenie komisji będzie tym czasem, w którym będą mogli zabrać głos również eksperci i ekspertki. Bo też chciałabym sprowadzić jednak tę dyskusję z takiego bardzo wysokiego poziomu emocjonalnego na jednak poziom, na ile to jest możliwe, merytoryczne. To my teraz też już o konkretnych rozwiązaniach porozmawiamy, pani poseł. Artykuł trzeci tego projektu Koalicji Obywatelskiej. Przerwanie ciąży może być dokonane w podmiocie leczniczym lub poza nim. Tak, tak, dokładnie tak jak to się dzieje teraz. Aborcja farmakologiczna tabletkami jest dokonywana przez kobiety na bardzo wczesnym etapie ciąży w domu, po prostu. Lepiej kontrolować ten proces, żeby był, jeżeli już, bezpieczny w placówkach medycznych? Ale ten proces jest bezpieczny i jeżeli kobieta będzie mogła te tabletki dostać w podmiocie leczniczym albo w aptece, no to również tam jest w stanie zasięgnąć porady. My oczywiście sobie wyobrażamy cały czas, aborcję jako zabieg chirurgiczny, tak jak to było 30 lat temu. W tej chwili zdecydowana większość, nawet blisko 90% tych zabiegów jest dokonywanych metodą farmakologiczną przez kobietę samodzielnie w domu. Pani poseł, to chciałem zapytać o kolejną rzecz. Osoba w ciąży samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuowaniu albo przerwaniu ciąży. Dlaczego osoba, a nie kobieta? Dlatego, że w ciąży mogą być również osoby niebinarne, które nie identyfikują się z żadną płcią. No tak, ale polskie prawo... Choć biologicznie mają macicę i mogą zajść. I tutaj chodzi o to, że zakładacie, że nie tylko kobiety mogą być w ciąży. Nie tylko osoby, które się identyfikują jako kobiety. O tak. Nie tylko. Więc żeby ich nie pominąć. Osoby transpłciowe. No tak, no oczywiście, że to... Ale to ustalmy, to w ciąży mogą być tylko kobiety, czy nie tylko kobiety, zdaniem pani poseł? Dlatego napisaliście osoba w ciąży. W ciąży mogą być kobiety, ale mogą być też osoby niebinarne, czy transpłciowe, które po prostu nie identyfikują się z płcią jako kobiety. I dlatego, żeby ich nie pomijać w tym projekcie, tak to nazwaliśmy. Osoba w ciąży. Ale... Jakby to jest też na wniosek strony społecznej. Na wniosek strony społecznej, ale pani poseł, jednego tylko nie rozumiem, no bo jakby to w polskim prawodawstwie do tej pory chyba jednak w ciąży były kobiety i poza tym rozróżniamy chyba dwie płcie w polskim prawodawstwie, więc nie rozumiem, dlaczego tutaj jest jakiś wyłom konstytucyjny potężny. Jeden z tych punktów, który będzie wymagał uzgodnień legislacyjnych, dlatego że te projekty muszą być zgodne również z innymi aktami prawnymi i nie może być tak, że w tym projekcie będziemy używać pojęć, które nie istnieją gdzie indziej, więc no to jest wszystko do dyskusji. To chyba zrobiliście to właśnie, pani poseł. To jest w tym projekcie, natomiast to nie jest jego ostateczna wersja. Zobaczymy, co na to powiedzą. Fanaberia, tak? Która zniknie z tego projektu, tak? A nie, czy ona zniknie, to tego, to ja nie mogę w tej chwili panu powiedzieć. Od tego będą legislatorzy, od tego będą eksperci z dziedziny prawa, którzy będą stwierdzać zgodność tych projektów z innymi aktami prawnymi, no bo to jest między innymi ta komisja. Jasne, pani poseł, dlaczego to w takim razie, wydaje mi się, że kluczowe pytanie. Pytanie o granicę życia i śmierci. 12 tydzień, a w zasadzie przełom 12 i 13 tygodnia. Dlaczego ten moment ma być momentem granicznym, w którym płód, dziecko przestaje mieć, czy zaczyna mieć w zasadzie ochronę prawną, a do tego do końca 12 tygodnia tej ochrony nie ma? To jest taka granica, która jest przyjęta też w prawodawstwie w innych krajach. Różnie, to prawda, ale jak pani poseł to uzasadni? To jest taka granica, przed tą granicą w ogóle to jest najwcześniejsza faza ciąży, tak? Więc my zakładamy, że do tego 12 tygodnia jest... Naprawdę popisałaś pani wielką wiedzą. Na początku jest wczesna faza ciąży, Najwcześniejsza faza ciąży to jest ta, w której płód jest najsłabiej rozwinięty. Dodam, że ten 12 tydzień ciąży, pamiętajmy, że to jest 10 tydzień rozwoju płodu. I jakby w tym momencie on jeszcze nie jest zdolny do odczuwania. Różnie, jeżeli chodzi o świat medycyny, nawet na stronie Federy, która jest pani poseł bliska, prawda? Tak. Federa, takie znalazłem zdanie. Nie ma konsensusu naukowego co do jasnej granicy, kiedy płód zaczyna odbierać bodźce bólowe. No tak, to Federa pisze, więc... No więc jest to przyjęta jakaś umowna granica, bo tutaj rzeczywiście eksperci się różnią co do tego momentu. Natomiast zakładamy, że ta ciąża może być przerwana do momentu naprawdę, kiedy ten płód jest najsłabiej rozwinięty. No i takim umownym momentem jest pierwszy trymestr, czyli 12 tygodni. Myśli pani poseł, że teraz wytłumaczyła pani nieprzekonanym, dlaczego między 12 a 13 tygodniem jest ta granica
braku ochrony i ochrony. Znaczy, ja myślę, dlatego, że, ja myślę, że nieprzekonanych i tak nie przekonamy, bo to jest kwestia nie naukowa, tylko kwestia jakie wiary. Jakie są argumenty, dlaczego ten moment? No właśnie taki, że to jest ten moment, kiedy po pierwsze płód nie jest zdolny do samodzielnego przeżycia, choć oczywiście po 12 tygodniu nadal nie jest zdolny. Natomiast według znacznej części ekspertów nie odczuwa jeszcze nic w tym pierwszym trymestrze. Mhm. Natomiast jeżeli rozmawiamy o początku życia, to osoby wierzące uważają, że życie... To nie jest kwestia chyba wiary. Nie, to jest, niestety to jest... Moim zdaniem absolutnie to nie jest kwestia wiary. Czy jesteśmy za tym, żeby 12-tygodniowy płód, czy 12-tygodniowe dziecko móc... pozwolę sobie słowa zabić, użyć, czy nie, to myślę, że jest absolutnie... Znaczy, no i właśnie pan teraz wchodzi, w tę dyskusję, której bardzo byśmy chcieli podczas komisji uniknąć, bo to jest kwestia jednak tego, czy ktoś wierzy w życie od poczęcia, czy ktoś uważa, że płód nie jest zdolny do życia poza życiem kobiety, poza ciałem kobiety. Życie od poczęcia, ten 12-tygodniowy... Ale nie jest człowiekiem zdolnym do przeżycia poza ciałem kobiety. To dlaczego nie 20 tydzień? Jeżeli, wie pan, że również w tych projektach, w momencie, kiedy jest zagrożone życie kobiety lub płód jest obciążony nieuleczalną wadą i nie będzie mógł przeżyć poza ciałem kobiety, no to ta terminacja ciąży również jest dopuszczona. No tak, ale to próbuję cały czas pani poseł jakiś punkt zaczepienia znaleźć, dlaczego to jest ten moment, który wskazujecie i pani poseł mówi, że to jest najwcześniejsza faza, no ale... Tak, no do tego nie trzeba żadnego przygotowania, żeby stwierdzić, że to jest najwcześniejsza faza, że nie wiem, poniedziałek jest przed piątkiem. No ale to wiemy, że poniedziałek jest wczesną fazą tygodnia, a piątek jest końcową fazą tygodnia. No ale wtedy ten płód jest najsłabiej rozwinięty, ale też to jest ten czas, w którym prawie 100% kobiet jest w stanie podjąć świadomą decyzję, czy chce tę ciążę kontynuować, czy nie. No, żadna kobieta nie zastanawia się 4 miesięcy, czy chce kontynuować ciążę, czy nie. Zazwyczaj podejmuje decyzję tuż po tym, jak się o tej ciąży dowiaduje. Więc jakby jest gdzieś ta granica umowna, której też nikt nie chce przekraczać tak naprawdę. Chodzi o kobietę czy o dziecko w takim razie? Znaczy, nam chodzi o kobietę i nie o dziecko, tylko o płód, bo pan cały czas używa tych kategorii, których my bardzo się staramy unikać w tym prawodawstwie i mówimy jednak o płodzie, a nie o dziecku i chodzi o kobietę, o jej życie, zdrowie i bezpieczeństwo i o jej świadomą decyzję, czy chce być matką, czy nie chce być matką. I o tym jest ten projekt i te projekty są właśnie o życiu i zdrowiu kobiet i też chcę powiedzieć o tym, że niezależnie od tego, czy te projekty zostaną uchwalone, czy nie, to kobiety przerywają ciążę i będą to robiły. I jakby to, co jest naszym zadaniem jako państwa, to jest zapewnić im bezpieczeństwo i uchronić je od stygmatyzacji i pogardy, bo one to będą robiły. W literaturowej dogrywce jeszcze o tym porozmawiamy, to się pewnie dzieje. No, absolutnie z tym się zgodzę, że jasne, że aborcje mają miejsce. To są fakty także poza granicami Polski. Dorota Łoboda jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część dyskusji. Zapraszam na internetową dogrywkę. Radio Plus. Sedno Sprawy. Dorota Łobota z Koalicji Obywatelskiej cały czas jest z nami. Pani poseł, zacytuje profesora Andrzeja Zolla, który no, dla pani poseł środowiska jest, myślę, że prawnym autorytetem absolutnie, prawda? Trudno, w zasadzie niemal powszechnie uznawanym w Polsce chyba możemy powiedzieć. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego. W radiu RMF profesor Zoll niedawno mówił, że aborcja do 12 tygodnia ciąży nie jest zgodna z konstytucją. Dokładnie cytuję, daliśmy temu wyraz w orzeczeniu z 28 maja z 1997 roku. Stwierdziliśmy, że w tym konflikcie dóbr, jakim jest dobro rozwijającego się człowieka i dobro kobiety, w której ciele ten człowiek się rozwija. Człowiek, można mówić, czy nie? Pan profesor, bo nie wiem, pani poseł krytykowała przed chwilą, że mówiłem dziecko. Tak. Nie wiem, czy człowiek można. Człowiek można, tak? Nie, płód. Aha, do momentu, profesor, to był zarodek na najwcześniejszym etapie, a potem płód. To profesorowi trzeba zwrócić uwagę, że źle tutaj mówi. W każdym razie pan profesor mówi, że dobro rozwijającego się dziecka ma przewagę. Andrzej Zoll. Nad zdrowiem i życiem kobiety. Nie, tu nie chodzi o zdrowie i życie kobiety. O tej kolizji nie kwestionuję. Zresztą ona jest przez dzisiejsze prawo też niekwestionowana. Tak, no oczywiście ja znam to orzeczenie z 97 roku, tylko że po pierwsze ono dotyczy konstytucji, która teraz już nie obowiązuje. Ale tej samej normy prawnej, tak, która jest. Ale też profesor, każdy, więc dokładnie tak. Ale każda argumentu, ustawa, mimo że wie pani, że on jest... Ale każda ustawa, ale każda kolejna ustawa będzie na nowo badana i jej zgodność z konstytucją będzie na nowo stwierdzana. No i pani profesor, a samo używanie tej terminologii, człowiek, dziecko, mówi pan profesor Zoll. Płód.
No tak, zarodek. Tylko pytam, czy profesor Sol jest nieuświadomiony, czy zdaniem pani profesor, popełnia błąd językowy, prawny, jeżeli używa takich słów? Popełnia być może, znaczy nie chcę powiedzieć, że popełnia błąd, bo rozumiem, że są osoby, szczególnie osoby wierzące, które wierzą w to, że to... No ale ja tak jest ta granica. Nie zgadzam, że to nie ma ale związku. Ona jest bardzo poważna. Ja akurat zajmując się tematem praw kobiet i tematem aborcji od bardzo wielu lat, tę granicę widzę. I to jest ta granica, poza którą my nie dojdziemy do porozumienia, dlatego że są osoby, których wiara nie pozwala na to, żeby traktować płód jako płód, tylko traktują płód jako człowieka od samego początku. I ja to szanuję, że ktoś w to wierzy. I że nie dokonuje aborcji, bo wierzy i jego wiara mu na to nie pozwala. Ale ta wiara nie może się przekładać na normy prawne i na życie i zdrowie innych kobiet. Ale to myślę, że to naprawdę nie jest kwestia. Nie rozumiem, dlaczego pani to łączy tak ściśle. Dlatego, że bardzo ściśle łączą to przeciwnicy aborcji. Proszę posłuchać tych. Czy wielu z nich jest pewnie katolikami, tak? Proszę posłuchać tej argumentacji. Normy, ta argumentacja jest jedna. Ta argumentacja jest jedna. Taka, że te osoby wierzą w to, że od momentu poczęcia to jest człowiek i że aborcja jest zabójstwem. A my uważamy, że to jest... widzą na USG człowieka. A pani poseł co widzi na USG 12-tygodniowego płodu? Tak. A jak ten 12-tygodniowy płód wygląda, zdaniem pani poseł? Co pani poseł wie o tym 12-tygodniowym płodzie? Ale my rozmawiamy o projektach aborcyjnych, czy o tym, w co my wierzymy. Pani poseł nie widziała nigdy zdjęcia USG? Oczywiście, że widziałam, ponieważ byłam dwa razy w ciąży. O jakiej wierze mówimy, pani poseł? No to jaka wiara? To jest nauka, a nie wiara. Ale nie, a gdzie nauka mówi, że życie, że człowiek jest od poczęcia? Ja pytam pani poseł, jak wygląda ten 12-tygodniowy płód? Jest takim malutkim... To ile ma centymetrów, jak wygląda? Czy pani poseł to wie, postulując aborcję do 12 tygodnia ciąży? Panu po prostu tak, pytam, bo to myślę, że jest też absolutnie chyba elementem tej dyskusji, pani poseł. Elementem tej dyskusji jest życie, zdrowie i bezpieczeństwo kobiet, które stawiamy tutaj jako cel nadrzędny. Polskie kobiety dokonują aborcji i część z nich decyduje się na bycie matkami, część z nich decyduje się na przerwanie ciąży. Bardzo często na przerwanie ciąży decydują się już te kobiety, które są matkami albo będą nimi w przyszłości. Chodzi o to, żeby państwo polskie nie zamykało na to oczu, bo to się będzie i tak działo. Mówiła pani o merytorycznej dyskusji, więc ja chcę się wznieść To jest merytoryczna dyskusja, natomiast... A merytoryczną dyskusją nie jest to, jaki jest ten płód pomiędzy 12 a 13 tygodniem. To jest naprawdę nieistotne w tym wszystkim, pani poseł? Istotne przede wszystkim w tym jest zdrowie i życie kobiety. I jakby tego dotyczą te projekty. A ten płód dla pani poseł jest w ogóle nic nie warty, bez znaczenia? Znaczy, no nie, dla jednej kobiety, dla kobiety, która jest w ciąży, dla jednej będzie ważne. Ja tworzę prawo dla tych kobiet, które chcą przerwać ciążę i uważam, że mają do tego prawo. Aha. Tworzy pani dla tych, które chcą przerwać ciążę. Tak, bo które nie chcą przerwać ciąży, nie będą z tego prawa korzystać. To nie jest obowiązek, żeby przerwać ciążę i nigdy nie pani poseł się orientowała będzie. W takim razie, czy pani poseł planuje taką wiedzę posiąść? Na jakim etapie rozwoju dokładnie jest po tym 12 tygodniu dziecko czy płód? Szanowny panie redaktorze, oczywiście, że posiadam wiedzę o tym, na jakim etapie rozwoju jest 12-tygodniowy płód. Natomiast podczas prac komisji również będą eksperci z dziedziny medycyny, którzy będą o tym dokładnie opowiadać. I jestem przekonana, że również strona przeciwników tego prawa będzie nam o tym szeroko opowiadała, tak jak właśnie pan to robi. Tak jak to robił poseł Matecki podczas debaty w Sejmie, pokazując zdjęcia płodów. Więc jakby ta debata, oczywiście tego wszystkiego jeszcze raz wysłuchamy. Jasne, tylko nie wiem, dlaczego pani poseł uważa to za coś wychodzące poza ramy tej dyskusji, pytania na ten temat, bo moim zdaniem to jest jakby pan w ogóle pomija kobiety w tym wszystkim. Jakby pan się zupełnie koncentruje na prawach płodu i na rozwoju płodu, a nie na tym, czego dotyczy ta ustawa. Tak, koncentruje się, to prawda, w dużej mierze na prawach płodu czy dziecka. No właśnie. I jakby ktoś, kto nie chce przerwać ciąży... Tylko, że te prawa moim zdaniem też są ważne, a zdaniem pani poseł nie mają znaczenia. Ale nie wiem, w którym momencie koncentruje się pan na prawach kobiet w tej dyskusji.
No, myślę, że pani poseł, biorę absolutnie też pod uwagę prawa kobiet. Ale w jakim momencie? W tej dyskusji wziął pan pod uwagę prawo kobiet do stanowienia o swoim zdrowiu i życiu? Ale pani poseł, do stanowienia o swoim zdrowiu, no to myślę, że ciąża nie jest chorobą, więc to nie jest kwestia zdrowia ciąża albo jej brak. Chyba wydaje mi się, że to już naukowo dyskusji na ten temat nie ma, ciąża, że ciąża jest jakimś chorobowym stanem. Ciąża nie jest chorobą. Mhm. Ale niechciana ciąża nie jest niczym pozytywnym. Ciąża z wadami, ciąża obciążona wadami również nie jest niczym dobrym. Kobiety, które mają ciążę zagrożoną, które dowiadują się w trakcie, że płód jest uszkodzony albo że ta ciąża zagraża ich życiu, w Polsce boją się iść do szpitala. No. Dlatego, że boją się, że tam znajdą się osoby, które tenże płód będą przedkładały ponad ich zdrowie i życie. I proszę mi uwierzyć, że tak jest. Gdyby pan sobie wszedł na fora, na których są kobiety będące w ciąży albo młode matki, które mówią, że drugi raz boją się zajść w ciążę, bo boją się, że pójdą do szpitala i tam zostaną oszukane i tam lekarze będą właśnie chronić ponad wszystko płód, a nie ich zdrowie i życie. I o tym jest również ta rozmowa. A powrót, pani poseł, do tego, co było, wchodzi zanim pani poseł w grę, czy nie? Do stanu prawnego z 93 roku, tak już na koniec. Nadal to jest powrót do zakazu. Prawo z 93 roku było jednym z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie. To co do tego zgoda, jasne, to prawda, ale zanim pani poseł, to by było jakieś osiągnięcie minimum tej koalicji rządzącej? Znaczy to nie jest żadne osiągnięcie minimum, to już właściwie mamy w tej chwili. Bardzo dziękuję za rozmowę, Dorota Łobota, Koalicja Obywatelska, przewodnicząca sejmowej komisji, która będzie wypracowywała projekt dotyczący aborcji. Bardzo dziękuję pani poseł, państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia.